kolejne szanse dla rozwoju ziemi słupskiej. W naszym regionie powstanie jedna ze specjalnych stref energetycznych. Co to oznacza dla mieszkańców? Taka strefa energetyczna to niższe opłaty dla inwestorów, a tym samym szansa na powstanie nowych firm i dobrze płatnych miejsc pracy. Od samego początku mojej działalności poselskiej zabiegam właśnie o inwestycje i programy dla rozwoju regionu. To dzięki sprawnym działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości wpłynęły setki milionów złotych dla ziemi słupskiej. Konsekwentnie zwiększamy atrakcyjność terenów pod nowe inwestycje i dlatego bardzo się cieszę, że jesteśmy w gronie 6 lokalizacji specjalnych stref energetycznych w całej Polsce. Wzrost liczby inwestorów to przede wszystkim kolejne nowe miejsca pracy. Kiedyś wielokrotnie słyszałem, że Słupsk nie jest miastem, które ma szansę na rozwój. Za rządów Platformy Obywatelskiej faktycznie ciężko było liczyć na prorozwojowe zmiany. Wiele terenów zostało zapomnianych, na przykład tereny po byłych PGR-ach. Bezrobocie w powiecie słupskim za Donalda Tuska sięgało ponad 24%. Na szczęście to już przeszłość. Nasz region rozwija się bardzo dynamicznie i nadal będziemy o to walczyć. A niebawem droga ekspresowa S6, ring miejski, rozwój strefy ekonomicznej i inne dokończone inwestycje zmienią oblicze regionu.